Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. W środę 13 września w Legnickim Polu odbył się piknik średniowieczny pod nazwą Benedyktyńska Jesień, przygotowany dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. Impreza odbywa się po raz piąty, nieregularnie, ale w odstępach takich dwuletnich, na przemian z innymi imprezami. Chcieliśmy nawiązać do tradycji i do tego, w jakim miejscu mieści się nasz ośrodek, czyli pobenedyktyński zespół klasztorny w Legnickim Polu, wpisanym jako pomnik historii przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Takie nawiązanie do luźne bardzo do tamtych czasów. Co przygotowaliście dzisiaj? Mamy tutaj różne rzeczy, począwszy od wybijania monet, bo rządzi tutaj nasza własna waluta, tak zwany depsit. Jest i poczęstunek w postaci owoców, podpłomyki, ciasto, co kto lubi, ziemniaki, kiełbasa z ogniska. Realizowaliśmy już różne projekty, takie, w których i nasi mieszkańcy, i nasi pracownicy startowali w jednej konkurencji na tym samym poziomie i powiem szczerze, czasami nie mieliśmy szans. Także na pewno jest to szansa na integrację, na wspólną zabawę. To jest też okazja do tego, żeby pokazać, czym się zajmujecie, co robicie i zawsze tam się uśmiechnąć, żeby pamiętali o Was. Dokładnie tak. Urząd Marszałkowski wspiera nas naprawdę mocno w naszych działaniach. Czy to jako dofinansowania do działań podejmowanych przez stowarzyszenie, które działa przy Domu Pomocy Społecznej, ale również w innych kwestiach, takich typowo inwestycyjnych powiedzmy. I jesteśmy wdzięczni też i Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc w realizacji różnych naszych działań. To jest bardzo pożyteczna, bardzo potrzebna formuła, takie spotkania integracyjne. One też wyzwalają pewne ambicje, bo zauważmy, że na przykład ten piknik tutaj chyba najliczniejszy, 120-osobowy, on jest motywem wiodącym tego pikniku, jest odniesienie do tradycji benedyktyńskiej. Wiadomo, że Dom Pomocy Społecznej mieści się w zabytkowych obiektach pobenedyktyńskich, czyli jest nawiązanie do historii. To wyzwala dodatkowe poczucie dumy, pewnej refleksji. No i sam fakt, że ci niepełnosprawni z Legnickiego Pola mogą pochwalić się przed innymi warsztatami terapii zajęciowej, dodatkowo ich dopinguje, stymuluje pomysły, nowe działania. Więc poza tym integracja, pełna integracja, bo to jest integracja także towarzyska, ale także i organizatorska. Oni się poznają coraz bardziej i ten piknik ma już charakter międzypowiatowy, czyli jest w ludziach, i w niepełnosprawnych, i w tych, którzy organizują ich życie. Jest taka potrzeba, żeby się spotykać, radować, dzielić doświadczeniami, bawić, radować. Panie Marszałku, a Pan przy okazji też namacalnie jest w stanie zobaczyć, na co te pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego idą, tak? Że to nie tylko na papierze, tylko w rzeczywistości. Rzeczywiście, za każdą dotacją, za każdym wsparciem finansowym jest od razu efekt w postaci przedsięwzięcia. Te projekty są oceniane bardzo szczegółowo, skrupulatnie. Nas też to cieszy, że możemy po prostu skutecznie wspierać inicjatywy i stymulować takie działania, bo skoro wiedzą, że samorząd województwa o nich dba, to też pod tym kątem rodzą się nowe pomysły, nowe koncepcje, nowe projekty. I te projekty będziemy wspierali nadal. Deszcz pada, ale widać, podopieczny mnie przeszkadza. Ja sądzę, że nawet trochę pogarszająca się pogoda nie zdoła zepsuć dobrego nastroju zarówno podopiecznych, jak i wszystkich tych, którzy przyszli ich podziwiać i z nimi spędzać ten czas.
Ważne jest, żeby dobrze zorganizować życie tych mieszkańców, wymagających szczególnej troski. I to jest cykliczne działanie, to, które dzisiaj akurat przeżywamy i jesteśmy świadkami. Niemniej jednak tu można powiedzieć, że w każdym miesiącu dzieje się dużo dobrego, jest tych spotkań integracyjnych dużo, lecz skala dzisiejszego jest ogromna, dlatego że samych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu to ponad 420. Przyjechali podopieczni z SDS-ów z Chojnowa, z warsztatów terapii zajęciowej, z Legnickiego Pola, z Chojnowa, ale i z innych powiatów. Więc okazja do spotkań, zarówno tych niepełnosprawni ze sobą się spotykają, ale i też opiekunowie, terapeuci, więc wymiana przeróżnych doświadczeń. Jednym słowem, no jest to potrzebne, konieczne. Bo oprócz tego, że takie spotkania mają miejsce, to wiadomo, musimy też się troszczyć, żeby i ten dom był no, przyjazny mieszkańcom, żeby spełniał wymogi dostosowane dla osób niepełnosprawnych, no i też wymogi unijne. No i ten dom, pomimo że jest ogromny, bo to jeden zaliczany do jednych z największych w kraju, spełnia te wymogi. Chcę powiedzieć, że inwestujemy dość dużo, bo na przestrzeni 2 lat to ponad 4 miliony złotych, więc zmodernizowana kuchnia jest bardzo nowoczesna, także pracownicy musieli przejść specjalne przeszkolenie, żeby umieć ją obsługiwać. Ponadto dużo środków skierowanych zostało na to, żeby poprawić bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców. No przy tym cały obiekt duży to jest zabytek. Zatem występujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i udaje nam się pozyskać środki już kolejny raz. Kolejno idziemy i restaurujemy po prostu elewację zewnętrzną tych obiektów. Cieszę się, że takie spotkania odbywają się, ale większa radość to właśnie po stronie tych podopiecznych, którzy mogą wyżyć się tutaj, doświadczyć, spotkać, przeżyć, wziąć udział w różnych współzawodnictwie, w różnych zajęciach. To jest dla nich ogromna radość, bo no wiadomo, warunki godziwe są potrzebne i konieczne, ale przy tym to życie takie zorganizowane, to dopiero daje im prawdziwą radość, a nas, mnie tu jako starostę legnicką też cieszy, że właśnie taką mamy możliwość i no, nie dałoby się, gdybyśmy nie mieli tych środków pozyskanych dzięki temu, że jest możliwość złożenia wniosków, czyli są tak zwane programy miękkie, składamy te wnioski w Urzędzie Marszałkowskim. Dzięki tym środkom to właśnie takie zajęcia się im organizuje. Dzisiejsza impreza ma charakter szczególny. Tak jak pan zauważył, są stroje, są piękne stroje średniowieczne, stąd jarmark jest średniowieczny. Jest to impreza już po raz piąty organizowana przez Dom Pomocy Społecznej. Oczywiście ten dom prowadzi Starostwo Powiatowe w Legnicy i to jest ich przedsięwzięcie już od wielu lat. Muszę powiedzieć, że cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem wśród placówek, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Mamy tutaj placówki, które przyjechały z Jawora, z Bolesławca, przyjechały też z Głogowa, za chwilę dojedzie do nas Lubin. Także samo zainteresowanie świadczy o tym, że pomimo braku pogody no, cieszy się przedsięwzięcie ogromnym zainteresowaniem. Ta cała pomoc moja, pani starosty, pana marszałka, jest skierowana dla osób niepełnosprawnych i to cieszy. Po raz piąty edycja Benedyktyńskiej Jesieni świadczy o tym, że my tu jako samorząd wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, a ci ludzie potrafią się odwdzięczyć. Mówię o tych podopiecznych tych ośrodków wszystkich, bo to jest wymiar ponadpowiatowy, oczywiście z różnych powiatów tutaj przyjeżdżają do nas podopieczni różnego rodzaju instytucji pomocy społecznej i cieszy, że oni potrafią się integrować, potrafią się spotykać i chcą się spotykać. Jest tutaj ten element rywalizacji,
współzawodnictwa, ale serce rośnie, jak obserwuje się ich zaangażowanie w te wszystkie wydarzenia i jak potrafią się cieszyć nawet najmniejszym sukcesem. Daniel, spotykamy się na kolejnym takim festynie, takim pikniku integracyjnym. To chyba dobrze, że macie okazję do tego, aby zobaczyć swoich znajomych i przyjaciół z innych ośrodków, żeby wymienić się doświadczeniami. Szczerze powiem, że tak, ale z drugiej strony też mamy swoich przyjaciół ze szkoły. Na przykład poznajemy rówieśników, z którymi chodziliśmy do szkoły razem, chodziliśmy do zawodówki, do szkoły podstawowej, na przykład razem się do internatu chodziliśmy. To po latach tak właśnie takie więzy trzeba odbudować. Na przykład Facebook nic nie da w takich spotkaniach na żywo się spotkanie, dlatego się cieszymy z tego spotkania. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.